Będziemy zaczynać na początku maty. Wdech, ręce do góry, wydech i schodzimy rękami do naszej klatki piersiowej. Złap parę oddechów tutaj i wdech, ręce do góry, wydech i ręce do klatki piersiowej. Wdech, ręce góra, wydech, robimy wygięcie do tyłu kręgosłupa. Wracam do dołu i łapiemy się za łokcie i robimy taką kołyskę z jednej strony na drugą. Tak, żeby rozciągnąć jeszcze bardziej nasze mięśnie nóg i powoli kręg po kręgu rolujemy się do góry. I łapiemy się za lewy nadgarstek, robimy skłon do prawej strony. I zmiana uchwytu i skłon do strony przeciwnej. Kładziemy łokcie, kładziemy ręce z tyłu, łapiemy się za łokcie, robimy wykrok prawej nogi do przodu, schodzimy do prostej nogi, staraj się nie uginać tej nogi, trzymaj nogę prostą w kolanie, plecy prosto, wydech, uginamy do przodu i powracamy. I teraz lewa noga prosta, schodzimy do niej, do dołu. I wdech. I na wydechu schodzimy do góry. Wdech, ręce do góry, wydech, schodzimy na dół. Wdech, plecy płaskie, wydech i robimy wykroki nóg do tyłu i Chaturanga Dandasa. Pies głową w górę, palce płasko na ziemi, głowa patrzy do góry i wydech, pies głową w dół. Odepnij się jak najbardziej możesz swoimi ramionami, staraj się położyć pięty na podłożu. I teraz pochodzimy tutaj w miejscu, czyli jedna noga i druga uginamy. Tak, żeby jeszcze mocniej rozciągnąć mięśnie nóg, kładziemy kolana na podłożu i robimy koci grzbiet, czyli głowa idzie do dołu, wyginamy kręgosłup do góry i wdech, głowa do góry, kręgosłup do dołu. I wydech. I wdech. Wydech i wdech. I jeszcze. Kładziemy palce na podłożu, wracamy do psa z głową w dół. I Chaturanga Dandasa. Pies głową w górę. Siadamy na piętach, przechodzimy do pozycji dziecka, odpocznij tutaj chwilę, rozciągnij mięśnie pleców i będziemy przykładać nasze ręce do lewej strony, połóż prawą dłoń na lewej dłoni, tak żeby jeszcze bardziej rozciągnąć naszą lewą stronę ciała, lewy tułów i przechodzimy do prawej strony, połóż lewą dłoń na prawej dłoni. Pozostań, głowa pozostaje pomiędzy ramionami. I wracamy do pozycji wyjściowej. I w pozycji czworaczej będziemy przekładać nasz lewy bark na prawą stronę, kładziemy prawą rękę na dolną część naszych pleców, patrzymy z naszą głową w górę za prawą stroną, rozciągamy tutaj nasz bark. I powrót do pozycji czworaczej i zmiana strony.
prawy bark idzie do góry, lewą rękę unosimy w górę i kładziemy na naszej dolnej części pleców. I unosimy rękę do góry i z powrotem przechodzimy do pozycji czworaczej. I już stąd kładziemy palce na macie i przechodzimy do psa z głową w dół. I robimy wykrok prawej nogi do przodu, kładziemy lewe kolano na ziemi, wdech, ręce do góry, wydech. Wypnij biodra do przodu, odepnij się ramionami od swojego kolana. Tak, żeby jeszcze bardziej poczuć rozciągnięcie w naszych mięśniach skinających staw biodrowy. Wyprostuj już swoją nogę. Wdech, wydech i schodzimy do prostej nogi. Rozciągamy tutaj mięśnie nasze dwugłowy uda. Powrotem do pozycji czworaczej i pies z głową w dół i będziemy powtarzać to samo na przeciwną stronę. Najpierw Chaturanga Dandasana, a pies z głową w górę. I pies z głową w dół. I już przechodzimy na kolejną stronę, wykrok lewej nogi do przodu, prawą kolano kładziemy na podłożu, wdech, ręce do góry, wydech, wypychamy biodra w przód, odpychamy się rękami i pozostań w tej pozycji. I teraz trzymamy nogę prosto. I schodzimy do naszej prostej nogi. I wracamy do pozycji czworaczej. Przechodzimy pies z głową w dół. I unosimy prawą nogę na początek maty. I teraz unosimy ręce do góry. Złap swoją równowagę. Pozostań chwilę. Tylna noga prosta. I kładziemy ręce z powrotem na macie. I przechodzimy do psa z głową w dół. I Chaturanga Dandasana. Pies głową w górę. I pies głową w dół. I robimy wykrok naszej lewej nogi do przodu. Ręce wdech idą do góry. Kładziemy ręce z powrotem na macie i przechodzimy do psa z głową w górę. I pies z głową w dół. Patrzymy na początek maty. Przechodzimy na początek maty. Wdech, plecy płaskie, wydech. Pogłębiamy nasz skłon. I powoli unosimy ręce do góry. I opuszczamy do naszego serca.
będziemy tutaj przechodzić do pozycji drzewa. Połóż swoje prawą stopę na lewe biodro. Staraj się przytrzymać równowagę. Unieś ręce do góry. Staraj się wpatrzeć w jeden punkt. To pozwoli ci utrzymać równowagę. I ręce do klatki piersiowej i będziemy zmieniać stronę. Czyli będziemy kłaść naszą lewą stopę na naszym prawym udzie. I ręce w pozycji modlitewnej. Unosimy je do góry. I pozostań w tej pozycji. Złap równowagę. Patrz się na jeden punkt i powoli schodzimy już do dołu. I wdech, ręce do góry, wydech, schodzimy do dołu. Wdech, wydech. I już będziemy kłaść się na macie. Przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Złap za lewego paucha, wyciągnij nogę do przodu. I z powrotem zagnij nogę i będziemy już zmieniać tutaj stronę. Przyciągnij prawe kolano do siebie. Będziemy zahaczać się swoimi palcami o dużego palucha. I trzymamy tutaj też parę sekund, rozciągam dodatkowo mięśnie tylne ud. Uginamy nogę i z powrotem wracamy. I przejdziemy już tutaj do relaksacji. Lekko otwórz swoje nogi i dłonie. Zamknij oczy. Zapomnij o wszystkich problemach czy obowiązkach, które masz zrobić w tym dniu. Skoncentruj się tylko na sobie i na swoim oddechu. I powoli będziemy się już budzić. Usiądź już na macie, skrzyżuj swoje nogi. Pozostań tu jeszcze parę oddechów. Wdech, ręce do góry, wydech i otwieram powoli oczy, ręce skierowane do klatki piersiowej. Kochani, chciałem Wam podziękować za tą całą praktykę. Namaste i że przyszło Wam dużo pozytywnej energii.